Dzień dobry, jestem Ewelina Lekka i witajcie na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do Nowej Huty. Odwiedzimy Łukasza Baruchę, właściciela sklepu Szpeje. Film o Łukaszu rozpocznie serię Rzeczy o znawcach, czyli cyklu filmów, które będą opowiadały o ludziach z pasją, zajmujących się na przykład kolekcjonowaniem ciekawego designu, wzornictwa przemysłowego, ale mających wiedzę na ten temat. Dlatego, jeżeli znacie taką osobę, oznaczajcie jej zdjęcia na Instagramie, na Facebooku, oznaczajcie jej profil hashtagiem Rzecz o znawcach, tak abym mogła znaleźć tą osobę i nakręcić o niej film. Koniec tego gadania, zapraszam Was na film i jeżeli Wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów tego typu. Do zobaczenia! Krakowskie szkoły. Jerzy Suchan-Orkusz, Krakowski Instytut Szkoły. Ty już jesteś na tym etapie, że potrafisz rozpoznać, które szkoły jest jakiego projektanta? Tak, potrafię też rozpoznać, że coś nie jest chorobowym, bo wszyscy twierdzą, że wszystko jest chorobowego. Na przykład ten wazon, to jest wazon Kazimierza Krawczyka, jakoś, z jakiegoś powodu regularnie jest jako chorobowy przedstawiany. I takich wazonów chorobowych, jak ktoś nie wie, po prostu widzi czerwone szkło i nie wie, jak go sprzedać, to mówi, że jest chorobowy, a to sprawa jest bardziej skomplikowana. Bardzo ładne figurki. 500-600 zł po sztuce są warte, nie? Na zasadzie takie, że zdecydowaliśmy, że sprzedajemy, a potem po prostu stwierdziliśmy, że trzeba było to zostawić, że w ogóle żałujemy, że sprzedawaliśmy. Na przykład właśnie kamionki albo mirostowice, to są takie rzeczy, do których teraz dorastamy, żeby zostawiać. No wytwórnia w mirostowicach. Takie, no na pewno są ludzie z tym bardzo opatrzeni. Takie tygryski były. No mamy trochę serwisów z Mirostowic. One nie wszystkie nam się podobają, ale jak jest kompletny, to bierzemy i archiwizujemy sobie. Jeszcze ci pokażę zaraz cukierniczkę ciekawą, z jakiej sami korzystamy. Korzystamy na co dzień, czyli z kryształ od Krokusa. To ciekawe, egzemplarz była wyprodukowana dla firmy Radosko, która produkowała buty. To jest taki wzór opartowy butów i logo firmy. Taka jubileuszówka, strasznie fajna. Najgorsze jest pakowanie i rozpakowywanie. Figurek i ci brakuje jednej rzeczy, czy dwóch, czy trzech, to wydasz każde pieniądze, nie? No tak. Bo to jest to, co Chińska pisze, nie? Kolekcja po prostu pełna czegoś jest dużo więcej warta niż takie pojedyncze nawet białe kruki, nie? Ale pojedyncze. To jest wazon fungi, taka była seria z takich grzybków różnej wielkości, to jest taki z nich wszystkich. No. A gdzie go zdobyłeś? On był kupiony w Jeleniej Górze, po prostu na Targu Staroci. To też bardzo lubimy, to jest szkło drostów, no też taki Jana Sylwestra znany wazon. Szkło prasowane, jeszcze żłobiony tutaj jest od wewnątrz, co w latach, chyba to było w latach 70. to było bardzo trudne do zrobienia technologicznie. Fajny wazon, taki miodowy. No. No i te śmieszne osiołki z Ubera, nie? Tak. Jakby sprzedawca mówił, że koziołki, no ja mówiłem, że osiołki. Koziołki. No, że takie popielnice miał. No. Też sprzedawane jako chorobowy bardzo chętnie, ale już coraz mniej. Ten Zuber to już jest taki rozpoznany. To w ogóle fajne rzeczy, paterki robione dla lotu, popielniczki takie. No. Pielniczka kaganek. Tak, tak, no, bardzo ładne. No i krakowskie szkło. No.
Thank you.